Cześć, z tej strony Paweł Czerwiński. Dziś opowiem Wam o tym, jak pozyskiwać okazje inwestycyjne. A ponieważ jest to jedno z zagadnień, w którym się specjalizuję jako inwestor na rynku nieruchomości, to mam dla Was 11 sposobów na pozyskanie okazji, które znam i które stosuję. I zacznę oczywiście od tych najbardziej prostych i oczywistych i będę przechodził do tych coraz bardziej ciekawych, trudniejszych i bardziej zaawansowanych. Mam nadzieję, że znajdziecie coś ciekawego dla siebie, także o którym, o którym nie słyszeliście, także nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwszy ze sposobów najbardziej oczywisty, ogłoszenia na portalach i oglądanie mieszkań, dla początkujących osób jest to pierwszy krok do, do rozpoczęcia przygody z flipowaniem i do, do rozpoczęcia tego biznesu. Ale dzięki temu, że oglądasz dużo mieszkań, poznasz rynek i będziesz wiedział, jak kształtują się ceny w zależności od metrażu, lokalizacji, piętra, standardu nieruchomości. Także jest to niewątpliwie kluczowy krok do tego, żeby rozpocząć działanie na rynku nieruchomości. Drugi krok. Jak już Przeglądasz bardzo dużo ogłoszeń, przeglądasz wiele portali internetowych. Warto, jak już zaczynasz, stajesz się coraz bardziej profesjonalny, żeby korzystać z programów do wyszukiwarek po prostu kumulujących wszystkie ogłoszenia w jednym miejscu. I automatyzacja tego procesu przyspieszy, przyspieszy Twoje działanie, oszczędzi Twój czas, a przy odpowiednim konfiguracji filtrów w takich programach, w parę minut po dodaniu takiego ogłoszenia przez sprzedającego dostaniesz informację na swoją skrzynkę, także możesz szybciej reagować i szybciej podejmować decyzje. Także kluczowa, to co powiedziałem wcześniej, jest odpowiednia konfiguracja tego narzędzia. Ale o tym opowiem na swoim webinarze, na który już teraz Cię serdecznie zapraszam. Webinar odbędzie się 27 maja o godzinie 20:00. Zapisz się koniecznie na stronie pawełczerwiński.com, łamane na webinar. Opowiem na nim jak pozyskać i sfinansować okazję inwestycyjną. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego filmu. Kolejna Kolejny sposób, poczta pantoflowa. Bardzo często przy rozmowach ze znajomymi, z rodziną, mówię o tym, że szukam mieszkań, że inwestuję na, na rynku nieruchomości. Także wszyscy z mojego bliższego i trochę dalszego otoczenia wiedzą, czym się zajmuję. Dzięki temu zdarza się do tej pory, że dostaję informacje o mieszkaniach, które są sprzedawane, które mają być zamiar sprzedawane, które w ogóle jeszcze nie trafiły na rynek. Także. Moim źródłem, można powiedzieć, okazji inwestycyjnej, informacji jest również taka poczta pantoflowa, rodzina i znajomi. Serdecznie z tego. E rozwiązania e, zalecam korzystać. Kolejny sposób połączony z tą pocztą pantoflową to jest networking. Networking e, w rozumieniu e, wymiana informacji między innymi innymi inwestorami. Bardzo często na różnych spotkaniach branżowych, na, na szkoleniach, eventach, kongresach e, inwestorzy spotykając się w kuluarach Rozmawiają ze sobą o swoich inwestycjach, o ciekawych inwestycjach, które właśnie wpadły w ich radary. I zdarza się tak, również mnie bardzo często, że nie mam w danym momencie środków na podjęcie kolejnej inwestycji. Po prostu, krótko mówiąc, jesteśmy zatowarowani. Wszystkie, wszystkie środki zostały zainwestowane, trwają remonty, trwają prace. I na takich inventach wymieniamy się okazjami. Ktoś komuś sprzedaje jakąś informację, można też się wymienić jakimiś sposobami na mm, rozwiązanie jakiegoś problemu. Zdarza się, że początkujący inwestor nie potrafi rozwiązać jakiegoś problemu, więc inwestor bardziej zaawansowany po prostu odkupuje od niego taką okazję. I później na tym działa, bo posiada wiedzę i doświadczenie, jak taką sytuację rozwiązać. Kolejny sposób: agenci nieruchomości. Dla niektórych oczywiste źródło, dla, myślę, że to jest źródło niedoceniane, ponieważ wielu inwestorów bardzo chętnie współpracuje z agentami nieruchomości. Agentów nieruchomości, którzy przeprowadzają fajne okazje. Warto wynagradzać, warto wynagradzać więcej niż wynagradza ich rynek. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób jesteśmy ich pierwszym kontaktem w ich telefonie. Jeżeli oni znajdą coś ciekawego, podzielą się wtedy z nami chętniej, wiedzą, że my podejmujemy szybciej decyzje. Także więcej o współpracy z dobrymi pośrednikami, którzy mogą zapewnić Ci stały dopływ okazji, okazji. będę o tym mówił na, na webinarze. Przypominam, link do zapisu znajdziesz w opisie tego filmu. Tutaj nie mamy czasu więcej, żeby o tym opowiadać. Kolejne źródło, bardzo fajne, to są sorcerzy. Tu podobnie jak wyżej, sorcer najczęściej nie jest pośrednikiem, ale przy, przy całej transakcji. Przekazuje Ci gotową okazję, gotową informację o tym, że gdzieś znajduje się jakieś ciekawe mieszkanie, które, które wydaje się fajną okazją inwestycyjną, które wymaga gruntownego remontu, fajnego przygotowania, żeby trafiło właśnie na rynek. Po, powyżej, tak jak powyżej, za, za określoną kwotę takiego odstępnego warto przejąć często taką okazję od takiego sorcera warto go oczywiście odpowiednio wynagradzać. Kolejny sposób znany. Coraz mniej skuteczne, ale często stosowany przez inwestorów czyli ulotki. Ja również w swoich mieszkaniach na flipa widzę w skrzynkach na listy mnóstwo takich ulotek. Choć osobiście niewiele ofert, niewiele okazji trafia do mnie, na, do mnie z tego źródła, natomiast w mniejszych miastach to źródło okazji może być nadal bardzo skuteczne, więc warto rozważyć takie, takie, takie źródło okazji inwestycyjnych. Przechodzimy teraz do coraz trudniejszych zagadnień. Przetargi u komornika to już bardziej zaawansowana inwestycyjna, metoda inwestycyjna. W tym filmie tylko wspomnę o zagrożeniach i informacji, gdzie szukać takich okazji. Szukać należy oczywiście na głównej stronie licytacje.komornik.pl natomiast głównymi zagrożeniami są mamy główne zagrożenia jest takie, że po prostu taka inwestycja może trwać latami, czyli krótko mówiąc, jeżeli mieszkanie jest bronione, jeżeli są jakieś lokatorzy musimy, musisz zrobić eksmisję i tak dalej, i tak dalej i nie masz odpowiedniej wiedzy nie wiesz co możesz zrobić, jak możesz postępować jak zrobić to w sposób etyczny także nie polecam tej metody, ale szerzej o tym i szerzej o moich przygodach w moich case'ach, moich inwestycjach z tych źródeł opowiem Wam na webinarze, także jeszcze raz serdecznie zapraszam, wtedy będziemy mieli na to więcej czasu. Kolejna metoda to przetargi u syndyków. Tutaj sytuacja z poszukiwaniem jest trochę trudniejsza. W zasadzie trzeba szukać ogłoszeń, trzeba przeszukiwać odpowiednie źródła, trzeba się posługiwać stronami syndyków, odpowiednio to sprawdzać. Tutaj więcej jeszcze trzeba włożyć pracy, ale podobnie jak u komorników. Proces inwestycyjny jest złożony, narażony na wiele błędów. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, zapraszam cię serdecznie na webinar. Tam będę mógł powiedzieć i więcej, jak pozyskujemy takie mieszkania, jak wystrzegamy się błędów, jak naprawiamy błędy, które się zdarzają. Kolejne, kolejne źródło, przetargi publiczne bardzo często ogłoszenia gmin wojska warto też pamiętać że oni nie mają jednej głównej strony gdzie ogłaszają tego typu nieruchomości także warto szukać ogłoszeń na własną rękę kolejny sposób przetargi spółek różnych na przykład spółki Orange na przykład PKP i tak dalej to są spółki które z jakichś powodów wcześniej miały nieruchomości czy to Orange po zakupie telekomunikacji polskiej czy to PKP wcześniej dla swoich pracowników i tak dalej dają nieruchomości, których po prostu mm, nie potrzebują, nie są już korem ich biznesu. Firmy stają się coraz nowsze i po prostu zajmują się swoim biznesem, a nie wynajmem mieszkań. I słuchajcie, ostatni smaczek dla Was, na koniec: gdzie szukać e, ogłoszeń od syndyków? Wiele osób się o mnie, e, mnie o to pyta: gdzie szukać takich ogłoszeń? E, I mam dla Was informację: trzeba regularnie sprawdzać monitor sądowy. Jak to robić? Odpowiem na, tym, na to pytanie na swoim webinarze. Zostawiam Was właśnie teraz ze swoją, z taką wskazówką. Także, jeżeli pozyskiwanie okazji dla Ciebie jest problemem, przyjdź na mój webinar, który organizuję 27 maja. Temat webinaru to pozyskiwanie okazji inwestycyjnych i finansowanie ich. Webinar potrwa około 2 godzin. Także będę miał dużo czasu, żeby bardziej szczegółowo odpowiedzieć Wam, jak pozyskiwać takie okazje inwestycyjne. Omówię to również na swoich przykładach, na przykładach moich inwestycji. Także serdecznie Cię zapraszam na to, żebyś uczestniczył w tym webinarze. Link znajdziesz poniżej pawełczerwiński.com, łamane na webinar. Dla osób, które będą uczestniczyć na webinarze, szykuję dodatkowe Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia.